Trzecią kolejkę PKO BP Ekstraklasy kończymy na stadionie Krakowi w Krakowie, gdzie Puszczanie Połomice podejmuje Stal Mielec. Na trybunach między innymi trener Górnika Jan Urban, trener Krakowi Jacek Zieliński i dyrektor pasów Stefan Majewski. A na murawie w pierwszych minutach najbardziej aktywny jest Koki Hinokio. Japończyk w 19 minucie trafia w słupek. Niewiele brakowało, żeby goście objęli prowadzenie. 4 minuty później kolejna akcja Stali, piłka znów do Hinokio, Hinokio z dystansu i tym razem Kevin Komar musi interweniować. W pierwszych minutach niewiele do powiedzenia ma Puszcza, natomiast Hinokio teraz nie strzela, a podaje do Domańskiego, Domański wrzuca piłkę, nikt tej akcji nie zamyka, wciąż 0-0. Ale Stal coraz groźniejsza w końcówce, jednak wreszcie rusza Puszcza. Piotr Mroziński wpadł w pole karne, ale jego uderzenie z ostrego kąta odbił Mateusz Kochalski. I jeszcze jedna akcja i jeszcze raz Koki Hinokio z pierwszej piłki minimalnie niecelnie. Do przerwy 0-0, remis ze wskazaniem na Stal Mielec, ale w drugiej połowie Stal nie grała już tak dobrze i nie stwarzała sobie tylu sytuacji podbramkowych. Jeszcze w 48 minucie Łukasz Gerstenstein próbował zaskoczyć Kevina Komara, a to świetne wybicie bramkarza Puszczy. Z lewej strony jest Kamil Zapolnik, przepnął Eselinka, Zapolnik, zagranie wzdłuż bramki, dobra interwencja Kochalskiego, ale za drugim razem nie dał już rady. I Michał Walski pakuje piłkę do siatki, Puszcza Niepołomice obejmuje prowadzenie po golu piłkarza, który w drużynach juniorskich występował w Stali Mielec. Michał Walski chwilę wcześniej pojawił się na murawie, no i wejście miał naprawdę znakomite. Do ostatniego gwizdka Stal próbuje doprowadzić do wyrównania. Mateusz Stępień nie strzelał w tej sytuacji, ale Kevin Komar dobrze interweniował, no i chwilę później usłyszeliśmy ostatni gwizdek. Puszcza Niepołomice pokonała Stal Mielec 1-0. To pierwsze zwycięstwo i pierwsze punkty w stuletniej historii Puszczy Niepołomice na poziomie Ekstraklasy. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.